Posłuchajmy jeszcze raz tego słowa z Dziejów Apostolskich. Szczepan mówił do ludu i starszych i uczonych. Twardego karku i opornych serc i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego. A wyście zdradzili go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy i rzekł: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali. A świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Szaweł zaś zgadzał się na zabicie Szczepana. Oto Słowo Boże. Usiądźcie. Są miejsca z przodu. Chodźcie, bo szkoda, żebyście tam stali. To chwilę potrwa. Słowo honoru. Ale nie martwcie się, bo o 8:00 mamy zebranie księży. Jest jakiś terminus ad quem. To jest bardzo piękny tekst. Powiedziałem w czasie mszy świętej, że to jest tekst prawdziwie kerygmatyczny. Choć oczywiście na początku, ale to też zawsze mówimy w kerygmacie, na początku ten tekst jest złą nowiną. Ten tekst jest bardzo złą nowiną o nas. I ta zła nowina kryje się w tym zdaniu, które Szczepan wypowiada, właściwie zamykając swoją mowę. Twardego karku i nieobrzezanych serc i uszu. Jeśli jesteśmy twardego karku, to znaczy, że nie jesteśmy zdolni się zgiąć przed Bogiem. To znaczy, nie jesteśmy w stanie uznać Go za Boga. Nie jesteśmy zdolni do adoracji. Jesteśmy sztywni, jakby nas ktoś przywiązał do kija od miotły, nie? I nawet to, że stajemy przed Bogiem, wcale nas nie usposabia do tego, żeby się zgiąć do Jego nóg, do Jego stóp, żeby Go całować w stopy. Nie potrafimy tego zrobić, nie? I
To jest oczywiście cała miara naszego bałwochwalstwa. Nie, nie potrafię się zgiąć przed Bogiem, bo sam jestem dla siebie Bogiem. Bo sam wiem, co jest dobre, co złe, co słuszne, co niesłuszne, prawdziwe, fałszywe. I nie potrafię zgiąć głowy, żeby podporządkować się temu, co jest nazywane w Piśmie Świętym jarzmem. Nie? Pan Bóg chce, żebyśmy chodzili w jarzmie. Znaczy, żeby w nas było jakieś elementarne względem Niego posłuszeństwo. Takie, które nam nie ubliża, nie ma w Nim nic ubliżającego. Nie? Ale najważniejsze jest to właśnie, nie? Nie będę się zginał. Bałwochwalstwo, nie? Sztywny przed Bogiem, nie potrafi wykonać gestu adoracji. I oczywiście dlaczego? No to jest w tym określeniu, bo macie nieobrzezane serca i nieobrzezane uszy. Czy jesteśmy ludźmi, którzy należą do ludu Bożego, ale wyłącznie zewnętrznie. Wyłącznie na poziomie ciała, tego co widać. Można stać przy ołtarzu tak blisko jak ja teraz i być wewnątrz na potężny dystans do tego ołtarza. Prawie nie mieć z nim nic wspólnego. To jest to, co Pan Bóg mówi tak często w Starym Testamencie. Ten lud czci mnie ustami, ale sercem swym jest ode mnie daleko. Co z tego, że są obrzezani na ciele, jeśli nie mają obrzezanego serca i obrzezanych uszu? To nie jest tak, że to dopiero Szczepan w ten sposób mówi do Izraela, bo to jest refren, który w historii zbawienia się powtarza, jak refren, nie? Że jesteście obrzezani tylko na ciele, ale wasze serca są nieobrzezane. Po raz pierwszy to już jest w Torze. Nie? Możecie sobie wziąć, sprawdzić, możecie wziąć sobie Księgę Kapłańską, możecie sobie wziąć Księgę Powtórzonego Prawa. I w Księdze Kapłańskiej, i w Księdze Powtórzonego Prawa już jest mowa o tych, którzy są obrzezani tylko na ciele, ale serce mają nieobrzezane. Gdzie najmocniejsze teksty, najmocniejsze na ten temat pisał Jeremiasz. I z Jeremiasza takie dwa fragmenty namawiam na jakąś w domu medytację nad tym. To jest 9 rozdział, werset 25, a potem 26. Najpierw 25. Już wkrótce nadejdzie czas, kiedy ukażę wszystkich, którzy są obrzezani tylko na ciele. Już wkrótce nadejdzie czas, kiedy ukaże wszystkich, którzy są obrzezani tylko na ciele. To znaczy kogo? Jak tu jesteśmy? Następne zdanie mówi kogo? 26 werset. Nikt z ludu Izraela nie jest obrzezany, jeśli chodzi o serce. Nikt. 9:26. To jest niesamowite, ten tekst, bo to jest właściwie trzecia część wersetu 26. Wcześniej Jeremiasz mówi o Bogu, który odrzuca wszystkie ludy pogańskie. Czym się naród wybrany różnił od ludów pogańskich? No, obrzezaniem. I naraz, kiedy Bóg mówi o tym odrzuceniu wszystkich nieobrzezanych, mówi też o odrzuceniu Izraela, bo nikt w nim nie jest obrzezany, jeśli idzie o serce. Nie ma sprawiedliwego. To jest niesamowity przebłysk u Jeremiasza.
nie ma sprawiedliwego. Siebie samego też nie wyłącza z tego. Wcale to nie jest tak, że Jeremiasz stoi przed Izraelem z taką sytą własną cnotą. Nie jest tak, że to słowo się do niego nie stosuje. To, które wypowiada w imieniu Boga, wie, że się stosuje do niego. Każdy z nas, jak przepowiadamy o grzechu, to wie, że przepowiadamy do siebie. Nikt z Izraela nie jest obrzezany na sercu. Wszyscy na ciele. Straszny tekst. I to jest to, co jest prawdziwie złą nowiną. Nie? No i teraz zobaczcie, jak szybko nasz tekst z Dziejów Apostolskich tę nowinę ze złej zmienia w dobrą. Nie? Bo Jeremiasz mówi tak, przypominamy jeszcze raz. Już wkrótce nadejdzie czas, kiedy ukarzę wszystkich, którzy są obrzezani tylko na ciele. Nie? Czyli Jeremiasz mówi, jeśli przyjdzie Mesjasz, to będzie moment kary dla tych, którzy nie są obrzezani na sercu. Nie? I teraz jest Szczepan, który mówi całą mowę o Izraelu, który całą historię zbawienia odrzuca Boga. Nie ma pokolenia, w którym Bóg nie zostałby odrzucony. Nie ma pokolenia, w którym nie byliby odrzucani prorocy. Przeczytajcie sobie ten 7 rozdział, tę mowę Szczepana. To jest najdłuższa mowa w ogóle zapisana w Dziejach Apostolskich. Ciężko się ją czyta. Ona jest, to co jest jakimś taką zasadniczą jej linią, to jest przeprowadzenie podobieństwa Jezusa do Mojżesza. Bo Jezus jest prorokiem zapowiedzianym przez Mojżesza. Mojżesz mówił kiedyś do Izraela w imieniu Boga, proroka jak ja zbudzi wam Pan. Nie? Będziecie go słuchać, a kto by go nie posłuchał, będzie wyłączony. Nie? Proroka jak ja wam wzbudzi Pan. I Szczepan, nawiązując do tego, do tej przepowiedni, mówi, tak jak został odrzucony Mojżesz w swoim pokoleniu, został odrzucony, bo wtedy, kiedy poszedł do Boga rozmawiać z nim na Synaju, to naród wybrany na dole powiedział do Aarona, nie wiemy, co się z nim stało. Nie wiemy, ulej nam tu złotego cielca. Nie wiemy, co się stało z tym mężem, który nas wyprowadził z Egiptu. To był moment, w którym, mówi Szczepan, naród wybrany odrzucił Mojżesza. I teraz tak jak odrzucił Mojżesza, tak odrzuca Jezusa Chrystusa. I w każdym pokoleniu było odrzucenie proroków Boga. Nie? Mordowano proroków, także tych, którzy zapowiadali Mesjasza. Było odrzucenie. I teraz jest tylko kolejny moment, kiedy wychodzi ta zatwardziałość serca i zatwardziałość uszu, czyli odporność absolutna na słowo i odporność, znaczy najlepiej, żeby nie słuchać, a jak już słucham, to żeby nie wpuścić do serca słowa, które Bóg mówi. Nie? No, to jest o nas. Jaka jest dobra nowina? Dobra nowina jest taka, że Jeremiasz nie ma racji. Bo Bóg, kiedy się objawia w Jezusie Chrystusie, nie przychodzi po to, żeby karać nieobrzezanych na sercu. I dokładnie w tym momencie, kiedy to nieobrzezanie serca wychodzi, nie, z następnego pokolenia ludu Boga, to Szczepan widzi otwarte niebo. Niebo się nie zamyka na ten lud Boga, który jest zatwardziały. Niebo się otwiera. Właśnie w tym momencie, w którym ten naród po raz kolejny grzeszy, nie? W którym lud Boga kolejny raz grzeszy, w tym momencie niebo się otwiera. I Szczepan widzi, dlaczego się otwiera. Bo w tym niebie jest Chrystus, który stoi po prawicy Boga. To jest w ogóle śliczne. Kto wyznaje wiarę regularnie, to wie, że Pan Jezus co robi po prawicy Boga? Siedzi.
siedzi. No oczywiście, siedzi. A tu stoi. Nie ciekawe? Bardzo ciekawe. Dlaczego Jezus stoi? Jest wiele odpowiedzi na to. Absolutnie wiele. Taka, która do mnie zawsze najbardziej przemawiała, to jest ta, że jak Jezus widzi, że Szczepan umiera, to wstaje z tronu. Dlatego, że nie może siedzieć, tylko musi przywitać tego swojego męczennika na stojąco. Nie? Że na widok Szczepana, który wchodzi do nieba, to Chrystus wstaje z tronu. To jest śliczne. Nie? Ale mało biblijne. Bardzo ładne. Natomiast najgłębiej biblijny jest taki wariant, że Jezus stoi przed Bogiem w postawie tego, który prosi. Nie? Stoi przed Bogiem w postawie przebłagiwania za ludzkie grzechy. Znaczy dokładnie wtedy, kiedy ludzie po raz kolejny grzeszą i grzeszą strasznie, zabijając człowieka niewinnego, to Jezus nie może siedzieć, kiedy widzi, to, że to się dzieje, tylko ten grzech, który widzi, zrywa go z tronu i on staje przed Ojcem po raz kolejny w postawie kogoś, kto musi przebłagać. Kto składa ofiarę z siebie samego, składa ofiarę z siebie Ojcu. Nie? Staje w geście przebłagiwania Boga. Nie? Staje jako arcykapłan, który ofiaruje siebie Bogu za grzechy ludzkie. Nie? Czujecie to, że w momencie, w którym człowiek grzeszy, to Chrystus nie obraca się do niego tyłem, nie zamyka z przerażeniem oczu, żeby nie widzieć, co człowiek robi, tylko mój grzech zrywa go na równe nogi, żeby stać przed Bogiem jako ten, kto się za mną wstawia. Dobra nowina, którą głosi chrześcijaństwo, to nie jest dobra nowina o człowieku, albo przynajmniej nie, na początku nie o człowieku. Na początku jest to niesamowita nowina o Bogu. I nie wiem, kto z was już zdążył przeczytać bullę, którą papież otwiera rok jubileuszu miłosierdzia w grudniu. 8 grudnia jest otwarcie roku miłosierdzia. Przeczytajcie ten tekst. Nie, użyjcie tego internetu sensownie. Watykan II, Franciszek, listy apostolskie, ostatnia zakładka to jest Misericordiae Vultus, nie? Oblicze miłosierdzia. Taki ma tytuł ta bulla. I tam jest takie zdanie z Augustyna, przytoczone przez Franciszka, że Bogu znacznie łatwiej jest opanować gniew niż miłosierdzie. No powstrzymać, zdaje się, że w polskim tłumaczeniu jest powstrzymać, że Bogu łatwiej jest powstrzymać gniew niż miłosierdzie. Dlatego mówi Pismo, Jego gniew trwa tylko przez chwilę, a miłosierdzie przez pokolenia. Znaczy, Bóg, który widzi, co się dzieje, nie jest w stanie się gniewać. Wszystko, co jest w stanie, to myśleć, jak znaleźć odpowiedź na ten grzech, jak znaleźć odpowiedź na to, że lud Boga po raz kolejny błądzi. Błądzi w sposób straszny. W ogóle tak, myślę, że wiecie, o tyle to jest mocny tekst, ten siódmy rozdział dziejów, że on mówi właśnie o grzechu ludzi, którzy są w środku ludu Bożego. I to jeszcze dość tak zaawansowani, nie? Starsi i uczeni, biskupi, dziekani, proboszczowie,
liderzy. No. To nie jest do gadania, to jest do doświadczenia. I to, co właśnie papież Franciszek nam zaproponował, to będzie jedno wielkie wydarzenie od grudnia do listopada następnego roku. To będzie jedno wielkie wydarzenie rozpoznawania twarzy Boga, który jest miłosierdziem. Nie? I to jest streszczenie kerygmatu. Prawda o Bogu, który nas kocha. I który jest pobudzony do miłości moim odstępstwem od Niego. Tak? Znaczy, w tym momencie, w którym ja Go zabijam, On myśli, jak mnie wskrzesić z mojej śmierci. Nie ma nikogo takiego. Nie ma nikogo takiego jak On. I dlatego Jeremiasz nie ma racji. Że bo Chrystus nie przyszedł karać tych, którzy są nieobrzezani na sercu, tylko przyszedł ich zbawić. I stoi przed Ojcem jako ten, który nie potrafi się za nimi nie wstawiać. Nie? Znacznie łatwiej przychodzi Bogu powstrzymać gniew niż miłosierdzie. Istotne jest też, co to potrafi z człowiekiem uczynić. Z człowiekiem, który zobaczył takiego Boga. No to potrafi z niego uczynić kogoś na miarę Szczepana. Bo można by myśleć, że Szczepan jest też w stosunku do tych ludzi, do których przepowiada, że jest do nich ustawiony tak ostro, dość agresywnie. No to, co mówi, jest mocne, nie? Mówią o księżach różne rzeczy, ale księża z ambon znowu tak nie krzyczą na ludzi, nie? Wy tam twardego karku i nieobrzezani na sercu, nie? Obłudnicy. My nie mamy tyle odwagi i tyle miłości, co Szczepan. Bo trzeba człowieka bardzo kochać, żeby móc mu to powiedzieć. I to, że on bardzo ich kocha, jest pokazane najpierw w tym znaku, że umiera poza miastem, został wywleczony poza miasto. Oczywiście dlatego, że jest przez nich uważany za bluźniercę, więc tak wymagała Księga Prawa, żeby bluźnierce kamienować poza obozem, poza miastem. Ale też jest, umiera za miastem, tak jak poza miastem umarł Chrystus, i to oznacza, że jego śmierć ma także sens ofiarniczy. Że on umiera, ale tak naprawdę jest szafarzem własnego życia i oddaje je za tych, którzy go zabijają. Dla powodów bliżej mi nieznanych nasz lekcjonarz dzisiaj opuszcza jedno zdanie. To nawet muszę powiedzieć, że to dość karkołomny wyczyn jest po stronie autorów lekcjonarza, żeby wyrwać jedno zdanie i potem znowu dalej przepisać tekst. Nie? Bo to jest tak. 7:51-59, a potem 8:1. Nie? Siódmy rozdział ma 80 wersetów. Nie? 60 wersetów. Czyli 60 werset został wycięty i potem pierwszy werset z ósmego rozdziału. To jest jakaś robota świadoma. Nie? Przedziwne. Wiecie, co jest w tym 60 wersecie? Zgiąwszy kolana, wielkim głosem powiedział:
Panie, nie poczytaj im tego grzechu. I kiedy to powiedział, dosłownie zasnął. Zasnął. Nawet nie chcę się domyślać, dlaczego tego zdania nie ma w czytaniu, bo może to jest nieobrzezanie uszu. Ale słuchajcie, to jest zdanie, które pokazuje, jak się dokonuje Pascha Szczepana. Nie? Jego przejście z życia do życia. Bo bez tego zdania podobieństwo Szczepana do Chrystusa jest podobieństwem zewnętrznym. No ma proces, bo go oskarżyli. Oskarżyli go niewinnie, tak jak oskarżyli Jezusa. Więc na procesie są fałszywi świadkowie, którzy kłamią jak z nut, tak jak kłamali na procesie Jezusa. Wyrok nie jest żadnym wyrokiem, tylko jest rodzajem jest rodzajem takiego sądu powszechnego, nie? I potem jest śmierć. W wypadku Szczepana to jest właściwie lincz. I tak jak w wypadku Chrystusa poza miastem. Więc owszem, i to zostawiono w tym czytaniu naszym, nie? Że Szczepan, jakby jego historia jest powielona z historią Jezusa. No, prawda. Tylko to zdanie, którego dzisiaj nie ma, to jest zdanie, które mówi, że on wewnętrznie jest jak Jezus. Że on ma w sobie tę samą postawę, którą miał Chrystus na krzyżu, kiedy umierał i mówił: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I Szczepan umiera i mówi: Panie Jezu, nie poczytaj im tego grzechu. I to jest jego ostatnie zdanie w życiu. Wcześniej mówi to, co było zachowane w lekcjonarzu. Panie Jezu, przyjmij mojego ducha. Nie? Tak jak Jezus mówił: Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mojego. Ale ostatnie zdanie Szczepana jest: Panie Jezu, nie poczytaj im tego grzechu. I po tym słowie zasnął. Nie? Czyli czujecie to. Szczepan nie został zabity. To, czego on doświadcza, to nie jest śmierć. To jest wejście w życie. To się nazywa najwyżej snem. To jest jeden z takich tekstów, które pokazują chrześcijańskie podejście do śmierci. Nie? To na pewno wiecie. Nieraz też przy różnych okazjach to się mówi. Nie? Cmentarz to jest sypialnia. Ale to cmentarz to jest wyłącznie chrześcijańskie słowo. Przed chrześcijaństwem nie było słowa cmentarz. Było słowo nekropolis. Miasto zmarłych. Miasto zmarłych. Chrześcijańskie słowo to jest koimeterion, cmentarz, miejsce do spania. Grób to jest cubiculum, też sypialnia. Wszystkie słowa chrześcijańskie dotyczące cmentarza są właśnie takie kojarzone ze spaniem. Nie? Byliście na Wawelu, Zygmunt August śpi tak, Zygmunt Stary śpi tak. Ale co sprawia, że zostajesz przeniesiony przez tę śmierć? Nie? Bo wszyscy widzą, nie? Został zabity, strasznie ukamienowany. Nie? A tymczasem on śpi, nie? I żyje w Bogu. Nie? Co go przeniosło? Nie to, że został wywleczony za miasto, tak jak Jezus. Tylko nie? Przez to doświadczenie śmierci go przenosi właśnie to słowo. Nie? W Duchu Świętym nie ma wątpliwości. Nie? Nigdy żaden chrześcijanin nie myślał o męczeństwie jako o własnym heroizmie, tylko myślał jako o momencie obdarowania łaską. Nie? Więc on w Duchu Świętym mówi: Panie Jezu, nie poczytaj im tego grzechu. To jest Pascha. To jest oczywiście bardzo piękne. Jest piękne to, że ten Szczepan
Mówi to, co mówi, tylko dlatego, że ma wzrok utkwiony w niebo, pełen Ducha Świętego patrzył w niebo. Miał wzrok wbity w niebo. Nie odwracał wzroku. Nie? I był wypełniony Duchem. Dlatego też to, co widział, to była chwała Boga, nie swoja. Chwała Boga, chwała Jezusa Chrystusa stojącego po prawicy Ojca. Nie? Widział ich chwałę. Bo jak jesteś wypełniony Duchem, to widzisz chwałę Boga, nie swoją. I właśnie w takim akcie, po ludzku mówiąc, heroicznym, nie, mógłby, ofiara z samego siebie, z własnego życia, nie, on nie szuka swojej chwały, nie widzi swojej chwały. To nie jest tytuł do chwały, to jest tytuł do wychwalania Boga. Bo taka miłość, żeby się modlić za kogoś, kto w ciebie właśnie bije kamieniem i bije tak, żeby zabić, jest człowiekowi dana. I oczywiście, słuchajcie, właśnie dlatego święty Łukasz jest genialny. To jest pierwszy moment, w którym w Dziejach Apostolskich pojawia się Szaweł. Nigdy wcześniej go nie było. Pierwszy raz jest. I patrzy na to, co się dzieje. Widzi śmierć Szczepana. Zgadza się z nią. Nie? Zapamiętał to. W Dziejach Apostolskich wraca sam do tego. Kilka razy o tym mówi. Mówi dokładnie to, że pilnował szat tych, którzy pierwsi rzucali kamieniami. On jeszcze nie wie, jak w nim pracuje to, co widzi. Jeszcze nie wie. Ale Łukasz wie, że to był pierwszy moment, w którym Chrystus dotykał serca Szawła i dotykał go miłością Szczepana. I oczywiście, że Szaweł póki co nie miał o tym bladego pojęcia, ale to jest początek, to jest narodziny Szczepana dla nieba, są narodzinami, nie? A może poczęciem Szawła dla Kościoła. Nie? Trzeba mieć bardzo taki wzrok przenikliwy, Łukaszowy, żeby to zobaczyć. Ale wiecie co, tak kiedyś pamiętam, jak z którąś z grup chodziliśmy po Jerozolimie. Ja właściwie nigdy tego nie kojarzyłem. Jest miejsce, gdzie został Szczepan ukamienowany, jest w Jerozolimie zapamiętane. Tam jest dzisiaj potężny klasztor dominikanów. I na tym miejscu męczeństwa jest pomnik oczywiście Szczepana. Jest za bramą, za murami. I wiecie za jaką bramą? Damasceńską. Czyli nie, brama, z której wychodzi droga do Damaszku. I to naprawdę jest tak, że jak Szaweł dwa rozdziały później będzie szedł do Damaszku, czyli będzie szedł tą drogą, na której go Chrystus ostatecznie dopadnie i ostatecznie dla siebie zyska. To kiedy wychodził z Jerozolimy, to mijał to miejsce, gdzie wcześniej pilnował morderców, szat morderców Szczepana. Przechodził koło tego miejsca, gdzie się zgodził na zabicie Szczepana. Więc u początku tej drogi do Damaszku jest świadectwo Szczepana. My nie wiemy oczywiście tego wszystkiego, co się w sercu Szawła działo, jak ten proces przebiegał, ale Łukasz chce nam to uświadomić bardzo mocno, że Szczepan, kiedy ginie, to już owocuje.
i że z Jego krwi rodzi się apostoł, który dopowie Jego mowę. Bo ta mowa Szczepana została przerwana. Została przerwana tym, że już nie chcieli go słuchać. Wywlekli go. Nie? I ktoś musi dokończyć to, czego Szczepan nie powiedział. Podkreśla się dość często w egzegezie, że dokończeniem mowy Szczepana jest list do Hebrajczyków. Nie? Więc oczywiście list, który jest takiego szerokiego autorstwa świętego Pawła, nie? Któryś z jego uczniów ten list napisał. W jakiejś mierze to się stało, że Paweł jest tym, który dokończy przepowiadania Szczepanowego. Ale on się urodził z jego krwi. To jest naprawdę dobra nowina. To jest przepiękna dobra nowina, co Bóg potrafi robić z ludźmi. I nie inaczej, jak okazując im miłosierdzie dla człowieka nie do pojęcia. Nie do pojęcia. Tyle. Teraz jest moment, żeby wielbić Pana Boga. Jak przeczytacie te bulle, Misericordiae Vultus, tam będzie wiele zdań, które was zastanowią po 1000 razy. Nie? Zobaczcie, my mamy takie myślenie proste. Miłosierdzie Jezus. Nie? Jezu, ufam Tobie. Motto na rok jubileuszowy miłosierdzia brzmi: miłosierni jak Ojciec. Jak Ojciec. Bo myślenie papieża jest takie, że Chrystus objawia Ojca. Jak widzimy Jezusa Chrystusa miłosiernego, to nam objawia Ojca, który jest miłosierny. Ale zdanie, które pada prawie na początku tej bulli, jest takie, że miłosierdzie jest cechą Trójcy. Ojciec jest miłosierny, Syn jest miłosierny, Duch Święty jest miłosierny. Cała miłość, jakiej doświadczamy od Boga, jest miłosierdziem. Nie? Więc uwielbiajmy Pana Boga w tajemnicy Trójcy, to znaczy w tajemnicy miłosierdzia. Już jest pora na to, mamy kwiecień, więc mamy drogę jeszcze taką fajną, 8-miesięczną, żeby się przygotować na to wydarzenie jubileuszu miłosierdzia. No. Ale to będzie bomba. Módlmy się.